Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Szokująca zbrodnia w Strzelinie wstrząsnęła opinią publiczną. 34-letnia Anna K. i 44-letni Tomasz A. są oskarżeni o zabicie mężczyzny, którego mieli zwabić do opuszczonej altanki na ogródkach działkowych, gdzie po spożyciu alkoholu brutalnie go zaatakowali, doprowadzając do jego śmierci. Proces w tej sprawie rozpoczął się 7 lutego we Wrocławiu. Prokurator Beata Wojnarowska z prokuratury rejonowej w Strzelinie odczytała akt oskarżenia. Anna K. i Tomasz A. zostali oskarżeni o zabicie Michała O., byłego partnera Anny i znajomego nowego partnera kobiety. Anna K. kiedyś prowadziła stabilne życie, pracując w ośrodku pomocy społecznej, ale z czasem jej sytuacja uległa pogorszeniu, wskutek czego zaczęła być na utrzymaniu rodziców i miała problemy z prawem. Jej nowym bliskim przyjacielem był Tomasz A., który wyszedł z więzienia w maju 2023 roku. Od tego czasu zaczęli się regularnie spotykać, choć nadal mieszkali oddzielnie. Według ustaleń śledczych, feralnego dnia wszyscy trzej spotkali się w opuszczonej altance na terenie ogródków działkowych, gdzie po spożyciu alkoholu brutalnie zaatakowali Michała O., doprowadzając do jego śmierci. Agresorzy podpalili jego ciało, wierząc, że zatrą ślady przestępstwa i unikną kary. Proces sądowy ma wyjaśnić, kto był głównym sprawcą tej makabrycznej zbrodni i jakie były motywy działania. Za zabójstwo grozi im kara od 8 lat więzienia aż do dożywocia. Trwa śledztwo w sprawie makabrycznego zdarzenia na parkingu przed szkołą w Bielawie, w którym ciężko ranna została 8-letnia dziewczynka. W sieci pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać wstrząsające zdarzenie. Przypomnijmy, że do dramatycznego zdarzenia doszło 31 stycznia na parkingu przy szkole podstawowej nr 4 w Bielawie. 8-letnia dziewczynka została przejechana tam przez samochód prowadzony przez 37-letnią nauczycielkę. W sieci, na profilu katastrofy na Facebooku, pojawiło się nagranie z monitoringu, które zarejestrowało wstrząsające zdarzenie. Widać na nim, jak dziecko biegło do szkoły, potknęło się i przewróciło. Niestety, dziewczynka nie podniosła się od razu, a po około 3 sekundach na parking wjechał ciemny Ford. Siedząca za kierownicą kobieta nie zauważyła leżącej 8-latki i przejechała po niej. Na domiar złego, auto nie zatrzymało się od razu, a dopiero po kilku metrach. Poszkodowana dziewczynka w tym czasie cały czas była pod pojazdem. Cała sytuacja wyglądała makabrycznie. Zaraz po wypadku uczennica nie dawała oznak życia. Czynności życiowe udało się przywrócić dziecku po 20-minutowej reanimacji. Następnie ciężko ranną 8-latkę zabrał do szpitala we Wrocławiu śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jej stan jest ciężki. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie, ale to może ulec zmianie. Wiadomo, że 37-letnia nauczycielka w chwili zdarzenia była trzeźwa. Nie była również pod wpływem innych środków odurzających. Włoskie media relacjonują wstrząsający opis napaści na 13-latkę i jej 17-letniego chłopaka. Para spacerowała w miejskim parku przy Villi Bellini w Katanii na Sycylii, kiedy nagle drogę zagrodziło im 7 nastolatków. Dwóch z nich wykorzystało seksualnie dziewczynę w publicznej toalecie. Reszta przytrzymywała i biła chłopaka, który próbował jej pomóc. Sprawę badają dwie prokuratury, w tym sąd rodzinny, bo 3 z napastników jest nieletnich. Do napaści doszło we wtorek, 30 stycznia około godziny 19:30. Para nastolatków spędzała wspólnie czas w centrum miasta, w parku przy Villi Bellini. Spacer przerwano im w północnej części parku, na wysokości toalet publicznych. Na ich drodze stanęła grupa 7 chłopaków w wieku od 15 do 19 lat. 13-latka zeznała, że pokazali im filmik, na którym widać, jak ona i jej chłopak spacerują. Napastnicy nagrywali ich wcześniej z ukrycia. Agresorzy otoczyli parę i zaczęli rozdzielać ich siłą. Nastolatkowie próbowali przekonać swoich oprawców, żeby ich zostawili. Oferowali, że oddadzą wszystkie cenne przedmioty, ale członkowie bandy byli nieugięci. Jak podaje dziennikarz włoskiego portalu internetowego, powołując się na policyjne zeznania 13-latki, dwóch napastników wepchnęło ją do toalety, gdzie została przez nich wykorzystana seksualnie.
Pozostali przytrzymywali w tym czasie jej 17-letniego chłopaka. Ten horror zakończył się tylko i wyłącznie dlatego, że dziewczyna cały czas próbowała się uwolnić. Gdyby nie jej nieustanne próby ucieczki, przemoc zapewne trwałaby dalej, dołączaliby kolejni członkowie grupy. Napisał prokurator Carlo Umberto Canella we wniosku o areszt dla sprawców, co cytuje włoski portal internetowy Fanpage. 13-latce i jej chłopakowi w końcu udało się uwolnić. Uciekli z parku. Dobiegli do ulicy Etnea, jednej z głównych ulic miasta, gdzie pomogli im przypadkowi przechodnie, którzy wezwali karabinierów. Parę przetransportowano do szpitala Canizzaro. W międzyczasie jeden z 7 napastników wrócił do domu, na osiedle mieszkań socjalnych. Był ewidentnie wstrząśnięty i opowiedział o tym, co się wydarzyło jednemu z pracowników osiedla, gdzie znajduje się również centrum socjalne dla osób nieletnich, informuje dziennik Corriere della Sera. Pracownicy osiedla również powiadomili o wszystkim służby. Mój klient jest w szoku, zrozumiał powagę sytuacji i przestępstwa, w jakim brał udział, wie, że musi współpracować ze służbami, mówiła w weekend Angela Penisi, pełnomocniczka napastnika. W namierzeniu wszystkich 7 sprawców pomogły przesłuchania i nagrania z kamer monitoringu miejskiego. Ustalono, że na parę w parku napadła grupa obywateli Egiptu w wieku od 15 do 19 lat. Wszyscy zostali już zatrzymani przez policję z Katani. W weekend pokazano podejrzanych 13-latce. Dziewczyna rozpoznała 3 z nich, w tym 2, którzy dopuścili się gwałtu. Karabinierzy zebrali też materiał dowodowy. W toalecie i na ubraniach dziewczyny znaleźli materiał genetyczny pasujący do 2 zatrzymanych. Policjanci sprawdzają, czy na telefonach zatrzymanych znajdują się nagrania z tragicznego zajścia z 30 stycznia, bo para nastolatków zeznała, że niektórzy z grupy wspięli się po ścianie kabiny, obok której wszystko się działo, zapewne po to, by widzieć przemoc na własne oczy. Sprawą zajmują się 2 prokuratury, rejonowa z Katani i ta działająca przy lokalnym sądzie rodzinnym. Czujemy ból, to tak jakby całe miasto doznało tej przemocy, wulgarnej i podłej. Mam nadzieję, że przestępcy zostaną surowo ukarani, powiedział w niedzielę w wywiadzie dla telewizji włoskiej Enrico Trantino, burmistrz Katani. Włoskie media przypominają, że ta wstrząsająca historia przywołuje na myśl ubiegłoroczne wydarzenia z Palermo. Grupa 7 młodych znajomych, w tym 17-latek, napadła w sierpniu na 19-latkę. W tamtym przypadku udało się namierzyć sprawców również dzięki odwadze ofiary, zgłosiła się na policję. Kiedy usłyszałam o 13-latce z Katani, odczułam ogromny ból. To było jak przeżycie mojej historii na nowo. Nie ma dnia, żebym nie myślała o tamtych wydarzeniach. Wiem dobrze, co czuje ta dziewczynka. Chcę wyrazić solidarność i współczucie, wyznała 20-letnia Asia, co cytuje włoska agencja prasowa ANSA. W piątek 2 lutego, około godziny 19:30, policjanci otrzymali zgłoszenie, że chwilę wcześniej na teren stacji paliw przy ulicy Księdza Waresiaka w Miliczu przyszedł nieznany mężczyzna będący pod wpływem alkoholu i posługując się nożem zażądał od pracownika stacji wydania mu 2 paczek papierosów. Gdy ten odmówił, napastnik trzymając w dłoni nóż popchnął go, po czym z regału zabrał 2 paczki papierosów, z którymi uciekł w nieznanym kierunku. Na szczęście napadniętemu pracownikowi nic się nie stało. Policjanci, którzy niezwłocznie przyjechali na miejsce zdarzenia, uzyskali rysopis napastnika oraz przejrzeli zapis z monitoringu. Na tej podstawie rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy rozboju. Już po kilku minutach funkcjonariusze, sprawdzając zakamarki za opuszczonym budynkiem przy pobliskiej ulicy Piłsudskiego, zauważyli mężczyznę, którego wygląd i rysopis odpowiadał poszukiwanemu napastnikowi. W związku z tym mundurowi postanowili wylegitymować mężczyznę. Ten jednak, trzymając w dłoni nóż, zamachnął się w stronę jednego z policjantów, próbując zadać mu cios. Funkcjonariusze natychmiast wytrącili mężczyźnie nóż z dłoni, po czym wraz z kolegą z patrolu oraz przybyłymi na miejsce pracownikami firmy ochraniającej stację paliw obezwładnili agresora. Na szczęście zdecydowana reakcja funkcjonariuszy spowodowała, że nikt nie został ranny. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, gdzie wykonano dalsze czynności służbowe z jego udziałem. Sprawcą rozboju okazał się 31-latek pochodzący z terenu gminy Cieszków. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 2 promile alkoholu. Do czasu wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności sprawy zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut popełnienia rozboju z użyciem noża,
oraz drugi związany z dokonaniem czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia na interweniującego funkcjonariusza policji. Sąd rejonowy w Miliczu wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu 31-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na podstawie przeprowadzonych ustaleń policjanci Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych zarządów i wydziałów biura zatrzymali 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej. W wyniku kilkudziesięciu przeszukań, prowadzonych jednocześnie na terenie całego kraju, policjanci zabezpieczyli u podejrzanych 40 telefonów komórkowych, 15 komputerów, ponad 100 nośników pamięci i dokumentację świadczącą o przestępczej działalności. Ponadto ujawnili magazyny, w których zabezpieczyli ponad 15 tysięcy opakowań zawierających nielegalne środki farmaceutyczne w postaci tabletek oraz płynnej substancji, a także zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 450 tysięcy złotych. Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, prania pieniędzy oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub importu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia. Wobec trójki podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przedmiotem śledztwa jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej mającej charakter hierarchiczny, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków farmaceutycznych poza obiegiem aptecznym bez stosownych zezwoleń. Środki te nie są dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. W strukturę grupy wchodził m.in. informatyk, odpowiedzialny za utrzymanie domen internetowych, medyk oraz dział logistyczny zajmujący się dystrybucją zamówień. Członkowie grupy z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów, które przeznaczali na finansowanie bieżącej działalności grupy, utrzymywanie domen internetowych, szeroko pojętej kampanii reklamowej, uzupełnianie oferty o nowe niedozwolone środki farmaceutyczne oraz na bieżące potrzeby. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem utworzonych do tego celu stron internetowych, a odbiór zamówień był bardzo dobrze zorganizowany. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bemowa zlokalizowali i aresztowali małżeństwo, które podejrzewane jest o oszustwa związane z wynajmem mieszkań. Według początkowych ustaleń podszywali się oni pod pracowników agencji zajmującej się wynajmem nieruchomości i publikowali fałszywe ogłoszenia na portalach internetowych. Gdy osoby zainteresowane reagowały na ogłoszenia, małżonkowie prosili o przelanie określonej kwoty pieniędzy na konto jako zaliczkę. Policja ustaliła również, że w dalszych krokach procederu pomagała im matka mężczyzny. Po przelaniu pieniędzy zaczynały się komplikacje. Osoby zainteresowane wynajmem miały kontaktować się z kobietą, która podawała się za właścicielkę mieszkań. Ta informowała telefonicznie, że jest właścicielką, ustalała termin pokazania mieszkania, a następnie ponownie informowała, że ogłoszenie jest nieaktualne. Wszyscy trzej oszuści znikali, a osoby zainteresowane pozostawały bez mieszkania i pieniędzy. Funkcjonariusze zatrzymali oszustów w podwarszawskiej miejscowości. Po zebraniu materiału dowodowego 30-letnia kobieta i jej 38-letni mąż usłyszeli zarzuty oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu. Natomiast 71-letnia matka mężczyzny odpowie za pomocnictwo w oszustwach. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze ustalili kilku pokrzywdzonych, którzy stracili swoje pieniądze w wyniku oszustwa. Jest jednak prawdopodobne, że liczba oszukanych osób jest większa. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.